Witam serdecznie w kolejnym moim filmie. W dzisiejszym filmie postanowiłem przygotować chałkę z ciasta drożdżowego. Na moim kanale znajdują się już filmy z wykorzystaniem ciasta drożdżowego. Znajduje się również film i sposób wykonania samego ciasta drożdżowego. I z takiego właśnie też ciasta dzisiaj będę robił chałkę. Ja sobie zrobiłem dwie porcje, podwójną ilość tego, co znajduje się u mnie na kanale, dlatego że chciałbym Wam pokazać dwa sposoby zwijania chałki i być może coś jeszcze, jakąś zawijaną bułeczkę albo coś do tego Wam pokażę, dlatego że mam wystarczającą ilość ciasta. W każdym razie od czego zacznę? Zacznę od chałki zwijanej z pięciu części. Jest to jedna z łatwiejszych metod, oczywiście pomijając metodę zwijania z trzech, ale myślę, że z trzech potrafi każdy to zrobić, a przynajmniej każda kobieta. Dlatego, że zwija się to tak samo, jak robi się warkocz we włosach. Chałka z pięciu jest troszeczkę trudniejsza, ale jeżeli się to raz zobaczy, to myślę, że nie powinno to sprawiać żadnego większego problemu. Ja sobie wcześniej skulałem już kęsy ciasta drożdżowego. Kęsy położyłem po 100 gram. Myślę, że to jest odpowiednia nawaszka na chałkę. W momencie, kiedy zrobimy chałkę z pięciu, chałka będzie miała przed wypiekiem 500 gram. Po skulaniu zostawiłem, żeby sobie troszeczkę ciasto odpoczęło, co jest bardzo ważne, dlatego że jak ciasto nie odpocznie sobie, to po prostu robi się takie porowate i potem nasza chałka będzie brzydko wyglądała. Jak już mamy tak wykulane, wydłużone kęsy 100-gramowe ciasta, to teraz musimy skulać takie wałeczki. Wszystkie 5 kęsów kulamy na takie wałeczki. Długość zależy, jaką chcecie mieć dużą tą chałkę, ale z długością też nie ma co przesadzać. Ja zrobię na tyle, na ile mi pozwoli moja stolnica. W każdym razie przy kulaniu zwróćcie uwagę, żeby środek był zawsze troszeczkę grubszy. Potem nasza chałka po prostu wygląda lepiej. Jeżeli Wasze ciasto nie chce się poddawać przy kulaniu, żeby rozkulać do danej długości, to zróbcie to na raty. Rozkulajcie troszeczkę, dajcie znowu chwileczkę odpocząć i kulajcie dalej. To jest też bardzo ważne. Tak jak mówię, ciasto nie może być zmęczone, bo wtedy będzie się robiło porowate i nie będzie ładnie wyglądało. Ja też zawsze robię w ten sposób, że rozciągnę troszeczkę i potem jeszcze raz rozciągam do całkowitej długości. Tak jak widzicie, ciasto się rozkula, a mimo wszystko automatycznie się troszeczkę ściąga. To znaczy, że ciasto jest po prostu troszeczkę zmęczone. Taką chałkę można przystroić u góry tylko i wyłącznie samym jajkiem rozszczepanym. O czym też potem powiem, można również posypać czy to makiem, sezamem, czy też kruszonką. Ja dzisiaj akurat posypię kruszonką. Przepis na tą kruszonkę znajdziecie również u mnie na kanale. Starajcie się tak, żeby każdy wałeczek miał taką samą długość. To też jest bardzo ważne. Czujecie powietrze, tak jak tutaj widzicie, jest pęcherzyk powietrza, to postarajcie się te powietrze usunąć, dlatego że potem będzie nam to przeszkadzało. Tak, ja mam wałeczki skulane. Obracam je teraz do siebie. I mamy 5 wałeczków. Lekko można przeproszyć mąką, ale naprawdę bardzo mało, żeby nam się potem ta chałka nie rozłaziła. I tak jak mówię, prosta metoda z 5 wałków. Są różne metody z 5 wałków. Ja Wam pokażę w tym filmie taką prostszą. W innym filmie może zademonstruję troszeczkę trudniejszą. W każdym razie koniec tych 5 wałeczków ściskamy ze sobą. Postarajcie się nawet przykleić końcówkę do Waszej stolnicy,
albo czymś ewentualnie obciążyć, dlatego że to się może nam przesuwać. I teraz robimy tak, na jedną stronę dajemy 3 wałeczki, na drugą stronę dajemy 2 wałeczki. I bardzo prosta metoda, zawsze zaczynamy od tej strony, gdzie są 3 wałeczki i przekładamy ten wałek do środka przed tymi 2 wałeczkami. Teraz z tej strony nam powstały 3 wałeczki. I teraz bierzemy też zewnętrzny i z powrotem do środka. Znowu zewnętrzny i do środka. Znowu zewnętrzny i do środka. I tak całą gałkę. Starajcie się troszeczkę ściśnić zawsze, żeby to troszeczkę naprężone było. Wtedy ta gałka będzie ładniejsza, nie będzie się tak rozłaziła. To jest bardzo prosta metoda. Zawsze ten zewnętrzny z tej strony, gdzie są 3 wałki, do środka i powstanie nam taki bardzo ładny warkocz. Jak widzicie, bardzo prosto powstała nam bardzo ładna gałka. Teraz te końcóweczki z tymi częściami, którymi zawsze kulamy ciasto, troszeczkę skulajcie na taki szpic i nasza pierwsza gałka, jak widzicie, jest gotowa. Przekładamy ją na blaszkę, czy też wysmarowaną, czy też wyłożoną papierem do pieczenia i oczywiście smarujemy rozszczepanym jajkiem. Ja Wam powiem tak, dużo ludzi smaruje tylko i wyłącznie rozszczepanym jajkiem. Ja zawsze do tego jajka dodam odrobinę mleka i odrobinę cukru. Zrobię sobie to zawsze wcześniej, około pół godzinki, to może być nawet godzinkę wcześniej niż zamierzam piec. Rozmieszam sobie to wszystko. Ten czas, gdy to jajko sobie stoi, spowoduje, że te jajko nie ciągnie się nam. Tak jakby się nam ciągło zaraz po rozmieszaniu, co jest uciążliwe przy smarowaniu, a cukier zdąży się rozpuścić w całej tej masie i potem po wypieczeniu on w piecu się troszeczkę karmelizuje i naprawdę ta chałka, czy też inny wypiek posmarowany takim właśnie jajkiem z cukrem będzie miał całkiem inny wygląd, bardziej błyszczący, będzie naprawdę to ładnie wyglądało. I teraz całą naszą chałkę smarujemy z każdej strony dokładnie tym jajkiem, pozostawiamy w ciepłym miejscu. W zależności od tego, jak macie ciepło u Ciebie w kuchni, powiem tak, na przykład drożdżówki czy inne rzeczy nie wymagają aż tak dokładne gary, czyli wygarowania ciasta, wyrośnięcia, jak wymaga chałka. Jeżeli chałka będzie za mało wyrośnięta, to po prostu w piecu nam popęka i będzie brzydko wyglądała. Także śmiało zostawcie tą chałkę na 40 minut. Jeżeli macie chłodniej w kuchni, nawet na godzinę, niech ona naprawdę porządnie urośnie. Niech nawet już zachowuje się tak, jakby chciała pomalutku z powrotem opadać. Czy też po naciśnięciu zauważycie, że to ciasto już zaczyna opadać, to wtedy znaczy, że ta chałka jest naprawdę dobra. Ja mam przygotowaną, tak jak wspomniałem, kruszonkę, którą potem posypię tą chałkę. Jeszcze jej nie sypię, dlatego że ona będzie długo garowała i w międzyczasie będę ją jeszcze przesmarowywał jajkiem. Kruszonka by mi to uniemożliwiła, a na pewno utrudniła, więc tą kruszonkę posypię dopiero przed samym wsadzeniem do pieca, gdy posmaruję ostatni raz chałkę. Chałkę odstawiam do wyrośnięcia. Teraz Wam pokażę troszeczkę trudniejszą, chociaż też nie za trudną. Z 6 kawałków, również po 100 gram i również zaczynamy od rozciągnięcia, rozwałkowania na takie podłużne wałeczki. W takim rozwałkowywaniu nie podsypujcie sobie stolnicy, bo się będzie Wam ciasto ślizgać i będzie się nieprzyjemnie pracować. Jak ciasto drożdżowe sobie po wymieszaniu odleży, odpocznie,
to nie klei się wcale ani do rąk, ani do stolnicy, mimo tego, że nie jest wcale gęstym ciastem. Ale właśnie ten czas odpoczynku powoduje, że mąka wchłania całą wodę i czy mleko, zależy co dajecie, ja akurat daję mleko i wytwarza się jeszcze więcej glutenu i to ciasto się nam tak nie klei. A czym bardziej sobie odpocznie, tym przyjemniej na pewno się z tym ciastem pracuje. Nie szarpie się to ciasto, nie ściąga się z powrotem po rozwałkowaniu. Tak, lekko przeprószymy. Tak samo nie przeprószajcie za mocno. Obracamy wszystkie 6 kęsów ciasta do siebie. Taka sama czynność, końcówkę zlepiamy i teraz mamy po obydwu stronach po 3 wałeczki ciasta i robimy w ten sposób. 2 środkowe krzyżujemy ze sobą, obracając do góry. Jak mamy skrzyżowane, obrócone do góry, to teraz bierzemy zawsze górny i przeciwny, dolny, zewnętrzny. Przekładamy w ten sposób, że ten trafia na górę, a ten trafia do środka. I tak samo robimy z tym. Ten trafia do środka, ten trafia na górę. I kolejno w ten sam sposób. Z tego co pamiętam, to ta chałka nazywała się bodajże chałką żydowską. Nie wiem dlaczego, ale tak byłem nauczony. Zawsze troszeczkę problem jest na końcu z tymi końcówkami, bo już są naprawdę krótkie i trzeba sobie pomagać, ale wszystko jest do zrobienia. I tak samo, tu mamy końcóweczkę i tu mamy końcóweczkę i staramy się troszeczkę rozwałkować. I kolejna nasza chałka jest gotowa. W tej chałce ja zawsze te końcóweczki podwijam. Nie robię tak jak w przypadku tamtej chałki, takich szpiczastych końcówek. Podwijam pod spód troszeczkę chałkę do siebie i chałka prezentuje się w ten sposób, z takimi okienkami z boku. Jest to całkiem inna chałka. Wygląda również bardzo efektownie. Chałkę na blaszkę. I również smarujemy obficie przygotowanym wcześniej jajkiem. Starajcie się naprawdę dobrze posmarować, wtedy nie będzie siwych miejsc, tylko cała chałka będzie wyglądała bardzo apetycznie, świecąco. I również można ją posypać makiem, sezamem, czy też kruszonką. I chałeczkę odstawiamy do wyrośnięcia. Mam jeszcze parę kęsów ciasta, co bym mógł Wam jeszcze pokazać. Wiadomo, można zrobić bułeczki maślane, rogale, które już są u mnie na kanale, ale można zrobić też takie bułeczki, Wam pokażę. Rozwałkować, rozkulać troszeczkę nasz wałeczek. Teraz jak mamy nasz wałeczek, robimy na nim supeł i jedną zawijamy na dół, a drugie zawijamy do góry. Tu staramy się troszeczkę ścisnąć i powstaje nam taka ładna bułeczka. Bułeczka ląduje na blaszce. Na blaszce takie bułeczki ustawiajcie luźno, dlatego że one by rosną i potem by się posklejały. Pokażę jeszcze raz.
Robimy całkiem normalny supełek. Mamy dwie końcówki. Jedną końcówkę zawijamy pod spód, drugą końcówkę zawijamy od góry. Tu staramy się palcem przycisnąć i powstaje nam taka półeczka. Po wypieku te bułeczki wyglądają dosyć efektownie. Są to co prawda zwykłe maślane bułki, ale nie są to zwykłe okrągłe maślane bułki, tylko troszeczkę w innym kształcie. Może zrobię jeszcze jedną. Również smarujemy jajkiem. Bułki maślane najczęściej właśnie są posypywane ziarnami maku. Ja akurat nie posiadam ziaren maku, więc część zostawię niczym posypaną, a część posypię kruszonką. Pierwsza nasza chałka jest już wystarczająco wyrośnięta. Ostatni raz smaruję delikatnie całą powierzchnię jajkiem. Teraz już trzeba uważać, bo wiadomo, chałka jest wyrośnięta, żeby tej gary nie zbić, żeby nam nie opadła. I tak jak już wcześniej wspomniałem, teraz posypuję całą chałkę wcześniej przygotowaną kruszonką. I gotowa do odpieczenia. Tą chałkę wsadzam do pieca. W międzyczasie dojdzie druga chałka oraz bułeczki. Posmaruję i posypię kruszonką, tak jak w tym przypadku. I wrócę do Was, jak już będę miał wszystkie rzeczy odpieczone, żebyście zobaczyli, jak wygląda efekt końcowy. Także zapraszam po krótkiej przerwie. Tak, witam po przerwie. Jak widzicie, moje chałki i bułeczki są już odpieczone. Pachną wyśmienicie. Wyglądają nie najgorzej. Tą posypałem cukrem pudrem. Ona mi tu tak troszeczkę pękła u góry. I podejrzewam dlatego, że po prostu była za bardzo troszeczkę wygarowana. Zanim ja to wszystko poprzygotowywałem, co miałem poprzygotowywać, to ta już po prostu była może i nawet troszeczkę za bardzo wygarowana. Ale nie szkodzi, po posypaniu cukrem pudrem wygląda całkiem normalnie i spróbuję teraz przekroić jedną z tych dwóch, może tą, ona jest zimniejsza, żebyście zobaczyli, jak wyglądają w środku. Proszę bardzo, tak wygląda chałka w środku, pulchniutka, pachnie naprawdę wyśmienicie. Taką chałkę ze świeżym masełkiem, nie ma nic lepszego na śniadanie. Taka chałka może poleżeć, nawet jeżeli ona troszeczkę już wyschnie i nie będzie nadawała się do jedzenia, jak będzie już całkiem sucha, można śmiało nawet zjeść ją z mlekiem i będzie równie dobrze. Jak się podobało, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, co bym miał dla Was jeszcze przygotować. Wypróbujcie te metody zaplatania chałek. Jakbyście mieli jakieś pytania, zapraszam i do zobaczenia w następnym filmie.